To ja już włączam. Raz, dwa. Nie. Raz, dwa. I nie gadamy, jak będzie kascenka, nie? Czy no gadaj, będziemy gadać. No to tutaj będziemy gadać. No to raz, dwa, trzy. Teraz ty się witasz ogólnie. Ja się witam przed chwilą. Nie, ty! Wiem! Ja się witałem w poprzednim. Zamknij mordy, nie, jedz, tylko się witaj z ludźmi. Żuję! Chrup, chrup, kurwa! Zobaczysz, podgłoszę twoje jebane chrupanie w tym momencie, dobre, bo ja to nagrywam. Te chipsy! Te chipsy! Jak, no, życzymy ludziom smacznego, a ty się przywitaj w końcu. Jeszcze mi się ładuje. Co ci się ładuje? No ładuje mi się. Nic się nie ładuje, jest wciśnij spację. Wcisłem. No i jest urwisko. No i tak, cały czas i pokazuje mi, że ładuje się urwisko. Kurwa, przywitaj się. Bo ja muszę wciśnąć spację, ciulu, żeby... Ja chciałem się przywitać po tym. Nie! Okej, okay, to witam was bardzo serdecznie w urwisku. Ja jebu, ale jesteś głupi. To ty Gupek. Kurwa jesteś, to ty mi nie tłumaczysz odpowiedzi. Chodź mnie obrażać, tylko się przywitaj, do ja cholery. Ja chciałem się przywitać po tym, jak dialogi postaci się zrobią. Teraz się przywitaj. Już się przywitałem. Cześć. To wszystko? Tak. Idziemy przez szczelinę. Myślisz o starych twierdzach zakonu? Dopóki nie odkryjemy przyczyny, możemy reagować tylko na otwarcie nowych szczelin. Odpowiedź leży w świecie orków. Chwileczkę. Skąd mam wiedzieć, że to nie sztuczka? Czarny charakter staje się nagle seksowną sojuszniczką. Twoja rosnąca moc nie ustępuje mojej. Masz stracha? Wiem, co mam. A co ty masz? Czekaj, zaplątałem cię. To nie za zaplątanie. Zawsze zaplątywuj. Kurde, pas wiatru bierz. Nie wiem, czy to się tak bardzo przyda. A czemu ja nie? To też, żeby jak ziemi, ogr, ork kusznik, ciężko zbrojny ork wojownik, kobold biegacz, to jest miszorek. To będzie perfekcyjne tutaj. Spokojnie. Wiesz co, czaro, jump padę po prostu tutaj. I spychacze. Wiem. To ja wywalam w ogóle ten... Co wywalam? No mockarnia ci jest niepotrzebna i przez... Nie, mockarnia jest potrzebna, wiesz gdzie? Tutaj. O kurwa, machająca maczuga, no tak, mój przyjaciel. No właśnie. No to tego, no tak, bo machająca maczuga jest już zdobyta. W takim wypadeczku. Moi drodzy, pozwólcie, że przedstawię wam... Maczugę totalnego rozpierdolu! Kolejka ustawia się tutaj! Jak to działa? Jak otóż to jest maczuga i maczuga wpierdala przeciwników, dosłownie. Otóż przeciwnicy na smolnych krowach będą Ja bym wolał dać te zamrażające rzeczy, żeby ich zamroziło tą gilotyną. Nie zamrozi wszystkich, a to spowolni tylu, ilu wejdzie. To daj mi chociaż tu. No nie! No właśnie, poczekaj, bo chcę po długości. O, i dopiero tutaj możesz swoje. Nie! I młockarnia będzie przed tym, która będzie spychać przeciwników do tyłu. Weź to. Co? To. Co? To? To. Ale to zobacz, że jest na granicy z tym. Musi tu być. Zaraz będziesz na granicy. Kurwa, Dymi, tu nie przeszkadzaj, ja dobrze to przemyślałem. Na kurwa. Nic nie przemyślałeś. Uwolnić hordę. Obrót, cios, wybicie. Obrót, cios, wybicie. Co tak krzywo? No bo na razie nie mam hajsu na wszystkie, dlatego... Co tak krzywo? Kurwa, co się przypierdalasz w ogóle do mojego rozstawienia? Masz problem? Taki pan Wiesio... Panie Wiesio, ale co ta kafelka robi tak krzywo? Oddzielona. A takie, a bo mi się skończyły, to tak postawiłem, żeby po prostu była. Patrzmy, jak się dzieją rzeczy, nie? Boom, jak to rozrzuca ich, to jest cudowne. Ale ja tu fruwajkami się zająłem teraz. Ty jeszcze ich będę, zauraczał pod tym wszystkim i oni będą stać pod tym cały czas, zajebiste. No to pieniądze! To jest pięknie. Młockarnia, wysuwaj ich do tyłu z powrotem pod machającą maczugę. Możemy to nazwać gilotyną, albo nie A wiem, w sumie fajny nie. By był skin, że to jest gilotyna. Znaczy gilotyna niby zrzuca w dół, nie? Ale fajnie, gdyby była w ogóle gilotyna. Czemu nie jest gilotyny? Gilotyna w formie tego wahającego się ostrza, że zmniejsza się z każdym machnięciem w dół. Wiesz, ta maszyna tortur. No ale wiesz, mi chodzi o taką dziwą gilotynę, dużą, która by kosztowała miliony, ale by zabijała wszystko. W sumie po całej długości... Tej
fajny pomysł nawet. Dobra, szybko lecimy tam. Oczywiście miałaby bardzo długi cooldown, nie? No, ale by była bardzo szeroka. Czemu ty ten jump padów nie dałeś? Bo tutaj na razie trzeba postawić to. A ja nie wziąłem spychaczy, ja dzielę. Nie szkodzi. O nie! Ja się nimi zajmę. Albo może je mam zauroczyć. No, właśnie to zrobiłem. Klasyka! I ten wózeczek. Ostrożnie, z twoimi plecami. Twoja wiem, lewa. Wiem. Ja się zajmę próbajkami. To ty? Co ja? Szczelina! Nie czujesz powracającej magii! Nie! Proszę bardzo. Uważaj! Jasne. O nie, mi szczerki pomidorki wagają. No mać. No nie mogę. Jest siemy, dobra. Jeszcze zrobię z mesą. To musi być jakiś rekord! Dobra. Nie chcę też się. Nie przy... Kurwa, wózek mi wyłączył to. Dobra. I zgit. Dam zara już idę do zawodu. O pieniążek tu jest. Trzymam na chwilę. Super. O. Już są młockarnie, są nasze miaczugi, więc praktycznie nie mają podejścia. No, zrobi się to tylko jeszcze smolne rowki i gitara. Dokładnie, jeszcze zamrażające moje pułapki. A ile twoje kosztują? Bo moje kosztują 450. Moje 400. Doprawdy? O kurde, to tańsze masz. A nie, no, przepraszam, tańsze. Moje 300 kosztują. No, aha. Sorry, spojrzałem się na zły ten. Zły okienkus. Jasne. I pieniążki. Głowa strzał. Super, bijemy się. Downy. Ja tu po raz chcę łuczników, żeby oni tam chociaż troszeczkę ściągali te próbajki, tak zwane. Ja jeszcze łucznicy są. O ty kurde, co sobie myślisz? Hehe, frajer. O, widziałeś? Wybuchł tą miłością. I ona stunuje, to jest zajebiste. U mnie animacja się nie pokazała. A, okej. Okay. On wybucha takimi, wiesz, takimi... No, serduszkami, no. No, miłością. Co ty tu więcej mówisz? Wybucha miłością i tyle. Tak jak było, wiesz, w tym... w Magicce 2, jak fajny był ten efekt dzieleni, tej natury. Była taka miłość naturalna, nie? Super tak. Wyglądało. Dobra, stawię szybko. Dobra, to je... No. O, tutaj. Doskonale. Wspaniale. Tu się nie da. Ja nie mam hajzu po prostu. Dawajcie. Dobra. I lecę na z drugiej strony, no, lecimy. Ja też tam lecę, bo z tej strony na razie jest nic. Zaraz oczywiście będą prowajki. Zupu chciał się pochwalić tym, że jego dziewczyna dostała się na studia, na farmaceutykę. Czy farmację? Ja nie chciałem się nie chwalić. Ale ja muszę się pochwalić. I gratulacje, ponieważ... I powodzenia, ponieważ nie to, żeby coś, ale to jest chuj ciężkie. Dobra, to ty sobie będziesz tu trzymał, ja idę na drugą. Tak. A tam wychodzą już? Patrz tam fruwajki przy okazji. Fruwajki to tam chuj. No wiesz, jak przelecą to będzie jakiś katol. Witam w mieście masowych zgonów. Populacja, ci goście. A, jakoś się przedostają. Mimo wszystko. Dobra, rapid fire. Ła, lagi mi hardkorują. Masz ten, dropy? Tak, właśnie mi się teleportnął przeciwnik. O. Ale bywa. Ale wiesz co, ja na to pieniądze. No właśnie zauważyłem, że ten, że teraz się przyciął lekko. Ogólnie podoba mi się to, że na Discordzie już nie ma tych problemów, co były. Tak, i ma być dodany jeszcze właśnie kamerkus i wszystko. Wiesz, bo wiesz jak było, że ktoś mówił coś i było takie w chwili, tak, nie? Że wiem. Mówił coś i go tak wyciągało jakby, nie? Jakby plastelinowy. Albo wyciągało, albo po prostu wyciszało. No, a teraz już nic nie ma, nic nie dzieje, to zajebiście. I tak Discord zajebiście funkcjonuje, w porównaniu do wszystkich innych tych. Skype był dobry mimo wszystko. No, był wznośny. To jest dobre słowo. Ogólnie ten, my sobie gadaliśmy z Zokiem jeszcze przed chwilkę na temat tego, jak to chipsy cebulowe kiedyś były must have dosłownie każdej podstawki. Kiedyś nie kupowało się żadnych innych chipsów, tym bardziej cebulowe były wszystkie najfajniejsze odmiany. A, może chcesz tutaj? Nie wiem, no już jump pady ja bym w tym miejscu robił, to nie potrzeba. Rób. No, to ja możesz cofnąć tą zamrażającą tutaj. Tylko młockarnię tam zrobiłem sobie. Tak, no co, zamrażające tylko tam, gdzie jest młockarnia. Ła! Kurwa, dobra. Prawie spadł mi na łeb ten worek.
które na ścianie powiesiłem, żeby pochłaniał dźwięki. Chodź tu do mnie. Ja tu jeszcze postawię, jakby ktoś przyszedł w jakiś, nie wiem, magiczny sposób. Dobra, to tu usuń mi te... Ja usunę to. Patrzę już dalej, to tylko te jump pady. No. Chwilami prawie żal tych orków. Ja bym tutaj dał jeszcze, wiesz, co zamrażającą. Ja tą, bo ty tak dałeś to krzywo. Weź to wyprostuj może. Nie da się. No patrz. Jak wejdę tak, to jak ma być? Tak musi być. No, niech będzie. Zresztą nie musi być symetrycznie prosto, jeżeli będzie wyrzucać przeciwników, prawda? Dokładnie. Dobra, jeszcze jeden łącznik tutaj. Na fruwajki. Super. Ja sobie tutaj dokończę jeszcze... W sumie drugą moc garnię. Nie potrzeba. Specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. To połyskoczę parę stópek. I gitara. Obsługa hotelowa! Fruwajki! Fruwajki? Pieniądze! Pamiętacie może dobrze Cheetosy, kurde... może to Sokół je przedstawi? O kurde, to były legendarne chipsy, których już nie ma niestety, ale w naszym dzieciństwie one były, kurde, na każdym spotkaniu na dworze z kumplami. Cheetosy piłkarskie. Cheetosy, piłki do siatkówki cebulowe. To były po prostu chipsy stworzone przez Boga, nie? To były wtedy najlepsze chipsy, ale Ace mógł się schować. Wtedy były tylko Cheetosy. No, wszystko inne, naprawdę wszystko inne mogło się schować w tym czasie, bo... Cheetosy w ogóle one są najlepsze. To jest po prostu chrupek zwykły, zbożowy, ale nawalony taką ilością tak przyjemnych przypraw. Przyprawy, że... no. I dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że tosy, te podstawowe, serowe były, nie? Podstawowe. One po prostu śmierdzą cholernie, ale są takie zajebiście dobre. Śmierdzą jak właśnie... paznokcie. Śmierdzą po prostu jak paznokcie. Ja, dla mnie zawsze śmierdziała jak skarpeta po prostu, stara jakaś. Ale to jest to, że właśnie w Cheetosach zawsze w cholerę było przypraw. Też samo właśnie te cebulowe, nie cebulowe. Cebulowe oczywiście też, no wiadomo, cebulka zielona to cudowne było, ale na przykład pizzowe były strasznie nawalone przyprawą. Strasznie mi nie smakowały przez to, że one były takie... No już... Wiem, że to jest totalna chemia, ale one już tak hardkorowo te chemią jechały, wiesz? Akurat ja lubiłem zawsze właśnie też pizzowe. A mnie nigdy nie smakowały. To no to ja szanuję twoje zdanie, ja mam inne. I już. No, i tak ma być. Najlepsza robota na świecie! No, tylko na Monetkus. Na ten początek. Nie, bo moja laseczka, tak powiedziałeś. A, dobra. Myślałem, że zrobiłeś gejowski dźwięk. Co to za pojedyncza pułapka zamrażająca? Co to kurwa? Właśnie ja to postawiłem podczas gry, nie? Tak głupi. Brawo, panie Wiesiu. No nie mogę jej zaraz ściągnąć. Dobra, zobacz ile ja już tam jumpadów zrobiłem. Właśnie widzę, że pan kafelki... A te kafelki to nie powinny być oddzielone takimi krzyżyczkami? Są oddzielone flakami orków. Nie powiesz tego żartu, prawda? Nie, bo już powiedziałem go w jednym odcinku. Nie, właśnie nie powiedziałeś go, on się zepsuł wtedy. Panie, to wygląda super, ja nie? Tam wierzący nie jestem, krzyżaczków w pracy nie uznaję. Nie uznaję. Blok Ekipa, zajebiste program. Znaczy program. Program Bajka, edukacyjny marki Winiary. Winiary. O Boże. A to super, jak właśnie jak jest cała długość mockarni i one wszystkie naraz pracują. Uuu, jak poleciał. A ja jeszcze tu robię spowolnienie i headshot, i headshot, i headshot, i jeb, kurde. I pięknie. Głupek stoi w miejscu. Głupi tylko dostaje w ryj. Mockarnia. Proszę bardzo. Ależ ja jestem mądry i przystojny. Zamrażanie. Ależ ja jestem mądry i przystojny. I przystojny. Zdobne. Naraz jest to wiele zabawniejsze. O, już nie ma tutaj u mnie nikogo. Nie, jeszcze jeden sobie przeżył. Tam z drugiej strony są. A se mogą być. Jeszcze dwóch łuczników, albo wszystkich. Mój łuk ci służy. I ten heavy jest tam. Super. Ja nie mam żadnych spychaczy, ale raczej to nie jest jakoś wymagane, jak mi się wydaje. Nie, ale zawsze coś fajnie zobaczyć, jak wywalają się. No, wiadomo, ale... No, dajemy radę i tak się. No nie mogę ściągnąć tej pułapki znowu, kurde! Ale takie... Co to było, kurde, jak gardło ci pękło? Takie mój rok należy do ciebie. Co to był... Zaznaczasz, lol? Z czego ty się tak zaśmiałeś? No bo wyobraziłem sobie takiego łucznika, co ma takiego pryszcza na czole i wokół tego takie on tarczy strzeli, że mi takie mój rok należy do ciebie. Boże. Przepraszam, głupie rzeczy mi się wyobraziłem.
Nie, ale ty tak się zasiałeś tak nagle, tak jak jakiś, nie wiem, jakiś taki, kurde, chory człowiek. Pieniądze! Jak Mike Bladeus, tylko taki trochę 2-0. Tak, Mike Bladeus 6-0, 5-0. Ale hajsu. Pięknie. Pyk, pyk, pyk. Mockarnie robią rzeczy. Cudowny, mockarnia wyrzuciła właśnie pad, który zamraża. Jego się zamroziło i jeszcze innego dobił. Coś cudownego. No, to jest naprawdę, kurde, okrutne. Jeszcze ja w górze. To sobie przymiesz! To sobie przymiesz! LOL! Twoja postać podeszła do mnie tak od tyłu. Ty podeszłeś do mnie od tyłu, nie? No. I on powiedział, to będzie bardzo bolało. To w lewej, to mi tak strzelam, to w lewej, wiesz, w lewym uchu tylko, nie? Ja pierdzielę! Witamy w Raypolu. Populacja, ja. Ale to było tak bardzo głośno, tak jakby stał obok mnie ta twoja postać. Jestem boski! Naprawdę. Uroczo, uroczo. O, w końcu ściągnę to. No nareszcie, kurde. Wypierdalaj mi z tą kafelką, kurwa, z lewo glazurki. Proszę mnie nie obrażać. Jak to było? Kurde, czekaj. Idę walić w kokos. O Boże. Ja jestem do dzisiaj przekonany, że to nie jest, kurde, rola no przypadku, pewnie, że to tak wyszło. Przecież polskie dubbingi kiedyś nie miały takiego spina w dupie. No teraz by to nie przeszło, nie ma opcji. Właśnie moja postać powiedziała, ci orkowie muszą umrzeć. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest właśnie tytuł gry, tylko on jest kijowo przetłumaczony jako tekst z angielskiego, gdzie było, że THESE ORCS MUST DIE! Albo jest jako, że nie przejdziecie jako YOU SHALL NOT PASS, tylko wiadomo, że to jest Gandalf, tylko polskie tłumaczenie. Nie przejdziecie! No bo to też jest nawiązanie, jakby nie było, do Władcy Pierścieni, gdzie głównym... ork! Po prostu. No głównym przeciwnikiem był ork. No chodzi o to, że mięsem, no. Armatnim. Armatnim. O kurde, gdyby tylko mięsem armatnim trochę obrażać, przecież orkowie to tam by... W wersji tolkienowskiej orkowie to byli elfowie. Przemutowani. No też... Jeżeli się mylę, to może mnie ktoś poprawić, ale dobrze pamiętam, że to byli elfowie kiedyś. Czy tam mutacja, no i są wszyscy w jednej rodzinie, kurde, kuzyni. No. Co to, dawne rasy. Człowiek jest taką podrasą. A wiesz, co jest jeszcze nad rasą? Pieniądze! Dokładnie. O! A nie trafiłem, kurde. Ale hajsu. Cudo. O, dzięki za kwasowe pułapki, to już nie muszę... No podałem. Żeby pan tam nie krzyczał. Ładnie! No i elegancko. Kurde, tych pułapek wyskoczniowych. I łuczników. I łuczników. Mój rok należy do ciebie. I taki ryj rocka. Masz go? Taki mały ryj rocka, który mówi FRAJERZE! I tak, kiedy zbliża się ork do takiego łucznika, to łucznik nagle odpala skryptową kwestię. Kurwa, spierdalamy! O Boże. Kurwa, spierdalamy! O Boże. I samu? Pierdol się! On tak powiedział, nie? Co cudowne. Boże. O LOL! Wskoczyłem się na ten wózek, myślałem, że to ork był. Właśnie wskoczyłem na ciebie, a wózek mnie tak dziwnie podbił jeszcze. No, jeszcze cię popchnął lekko. Kurde, dobra, nasi łucznicy, kurde, robią pogrom z tymi fruwajkami, nie ma kompletnie żadnego problemu, żeby się nimi przejmować. Bo ogólnie tutaj nie powinniśmy jeszcze mieć odblokowanych łuczników, ale stwierdziliśmy w sumie już tak podświadomie, że kurwa jebać to, czy my będziemy mieć dane pułapki, znaczy ten, będziemy grać, wiesz, sprawiedliwie, że o, tutaj powinniśmy mieć to odblokowane, a co nie, tylko tak... Czemu się nie bawić, no nie? Właśnie. Bawmy się. To w sumie jest let's play, żeby się bawić. Żeby wam pokazać fajne, nie wiem, ułożenie pułapek już od takich najmniejszych poziomów, pierwszych. Wy macie popatrzeć sobie na to, jak jest super zabawa. A poziomo, może ktoś powiedzieć, że o, to powinniście grać na hardzie. Widzisz, mój drogi przyjacielu, na hardzie jest akurat beznadziejnie zrobione, bo to nie jest na zasadzie, że są trudniejsi przeciwnicy czy coś, tylko to jest na zasadzie, że nie ma czasu pomiędzy falami. Czyli to jest po prostu taki poziom trudności, który nie jest trudny, ani fair. No, on jest po prostu irytujący, bo spoko, jak mogę między falami, jak teraz, nie mieć żadnego czasu, to luz. Ale jeżeli początkowa fala nawet nie mam, czas leci w momencie, nawet kiedy mam otwartą księgę zaklęć i wybieram sobie pułapki, to jest przypał. To jest przypał po całości. No bo to trzeba mieć po prostu wyperfektowane timingi, tyle, no to jest bez sensu jak dla mnie. No. Poziom może być trudny i fajny, a nie trudny i nie fair i wkurwiający. Tak powinien wyglądać między trudnością wymagającą i sprawiedliwą, a irytacją. No, dokładnie, tego słowa mi brakowało. Znaczy tego sformułowania bardziej. Znaczy, powiedziałem w sumie to samo, tylko że inaczej trochę. Jasne. Co mnie gonisz, ogru?
pajacu ty. Pała pajacu. I teraz w końcu się zaczęły już rozgrywki na 9 fal, czyli jedna mapa, jeden odcinek. Więc to jest genialne. No, bo to jest już właśnie taka długość, więc fajnie. Bardzo chociaż... Tak. No, nie, mów. Znaczy, myślałem, że... Znaczy, myślę, że nie, 20 minut 30 to jest taka normalna, wiesz, normalny czas, nie? Jak dla mnie. Jasne, no to jest idealny czas, żeby sobie coś opitolić w międzyczasie. 20 minut to jest ultimatum w moim odczytu. Znaczy, akurat mi już chodzi o to, że wiesz, że odcinki były takie 30 minut, a nie takie... Ja osobiście nie lubię oglądać, jak ktoś wrzuca odcinek 18 minut. No nienawidzę po prostu tego, bo zanim ty na przykład... No, wiadomo, jeżeli chodzi o serię, którą lubisz, nie? I ci się podoba. No, jak sobie oglądasz i ktoś tak wrzuci 18 minut, to zanim ty zaczniesz to oglądać, to ci się już skończy. I dla mnie to jest irytujące, szczerze mówiąc. Tak, bo jeżeli ktoś naprawdę ma... To jeszcze zależy od tego, jaki ma się komentarz, bo jeżeli to jest ciągły montaż, kurdur, śmiesznych momentów, to poniżej 10 minut jest wskazane, bo potem zacznie cię to irytować i już kolejne momenty z montażu cię tak nie ciekają. Natomiast... O, pięknie. Natomiast jeżeli się prowadzi jakiś fajny, sensowny komentarz między ludźmi, a nie ma totalnej ciszy czy coś, no to jak najbardziej 20 minut jest jak najbardziej wskazane, bo wtedy cały czas naturalnie wsłuchujesz się w dalszą kontynuację rozmowy. No, a wszyscy teraz mówią, że o, szanuj czas widza. Jak mają szanować czas widza, kiedy ty, kurwa, jeżeli robisz śmieszne... Jeżeli widz nie szanuje twojego kontentu. To też. Z wiadomego ale... powodu. Sam fakt, że wow, bo trzeba szanować czas widza, a no trudno, kurwa, żeby ktoś nie wrzucał, wiesz, oni wrzucają po 10 minut? Właśnie dlatego, że mają kontent, który, kurwa, po czasie męczy. Dlatego tak robią i tak pierdolą. No i to jest jeszcze ten element, że... uwaga widza nie jest cały czas trzymana przez to, że no, jeżeli robicie gówno content, to uwaga widza szybko znika. Niestety. Ale po co ci widz, który nie interesuje się nawet tobą i musisz sztucznie trzymać jego uwagę? Pierdolę coś takiego. No, cięciami... Rok i Roya tego nie pierdolili, dlatego teraz mają 2000 wyświetleń na Let's Play. Ha! No cóż. Dobra. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa! Pa, pa, pa.